W tym materiale opowiemy historię polskiego naukowca, który miał okazję polecieć do Stanów Zjednoczonych i odbyć dyskusję z samym Johnem Maynardem Keynesem. Dla polskiego ekonomisty z pierwszej połowy XX wieku było to wyróżnienie porównywalne ze zwycięstwem w Lidze Mistrzów albo otrzymaniem Nagrody Nobla. Michał Kalecki, czyli bohater tego filmu, swoje dorosłe życie rozpoczął od studiów inżynierskich na Politechnice Warszawskiej i 2 latach służby w Wojsku Polskim. Ostatecznie zapisał się jednak na kartach historii jako wybitnie uzdolniony naukowiec i jeden z mistrzów w swojej dziedzinie, czyli ekonomii. Jeśli oglądasz nas w serwisie YouTube, nie zapomnij o subskrypcji i włączeniu powiadomień, dzięki czemu nie przegapisz kolejnych filmów popularno-naukowych na naszym kanale. Michał Kalecki to polski ekonomista, specjalizujący się w teorii makroekonomicznej. Był on także czołowym myślicielem w dziedzinie socjalistycznego planowania gospodarczego. Urodził się w 1899 roku we Lwowie. Z początku podjął studia na Politechnice Lwowskiej, a następnie rozwinął skrzydła za granicą na Uniwersytecie Cambridge w Wielkiej Brytanii. Jego największy wkład w ekonomię dotyczył zagadnienia makroekonomii, a dokładniej cykli koniunkturalnych i zatrudnienia. Kalecki był jednym z pierwszych ekonomistów zajmujących się teorią funkcjonowania gospodarek kapitalistycznych. Stał na stanowisku, że gospodarki kapitalistyczne są z natury niestabilne, charakteryzują się tak zwanymi boomami i upadkami. Jednym z kluczowych spostrzeżeń Kaleckiego był fakt, że poziom zatrudnienia w gospodarce kapitalistycznej nie jest determinowany przez stan gospodarki jako całości, ale raczej z poziomu inwestycji przedsiębiorstw. Ekonomista twierdził, że firmy inwestują w nowe projekty i zwiększają produkcję, gdy spodziewają się zysków, co prowadzi do wzrostu zatrudnienia. Kiedy jednak przedsiębiorstwa pesymistycznie patrzą w przyszłość i ograniczają inwestycje, zatrudnienie spada. Kalecki opracował również teorię wpływu wydatków rządowych na gospodarkę. Przekonywał, że wydatki rządowe mogą być wykorzystane jako narzędzie do stabilizacji gospodarki i zmniejszenia bezrobocia. Zaproponował, żeby rząd zwiększył wydatki w czasie spowolnienia gospodarczego, aby pobudzić popyt i stymulować aktywność gospodarczą. Idea ta jest obecnie znana jako antycykliczna polityka fiskalna i stanowi kluczowy element współczesnej teorii makroekonomicznej. Polak uważał również, że wydatki rządowe powinny być finansowane z podatków nakładanych na osoby zamożne. Jako że są one mniej skłonne do wydawania zarobionych pieniędzy, doprowadziłoby to do efektu mnożnikowego w gospodarce. Na teorie Kaleckiego dotyczące makroekonomii duży wpływ miały jego doświadczenia z życia w systemach kapitalistycznych i komunistycznych w XX wieku. To wyjątkowy przykład człowieka i ekonomisty, który za życia miał realny kontakt z obiema stronami barykady. Tego, co większość ekonomistów znała jedynie z podręczników, on miał okazję doświadczyć. Był krytyczny wobec koncepcji cykli boom and bust kapitalizmu i wierzył, że można im zapobiec poprzez interwencję rządu w gospodarkę. W tym sensie jego poglądy przypominały amerykańskich interwencjonistów, takich jak wspomniany we wstępie profesor Keynes. Polski ekonomista uważał również, że interwencje rządowe powinny być wykorzystywane do redystrybucji bogactwa i zmniejszania nierówności dochodów. Oprócz pracy w dziedzinie makroekonomii, Kalecki wniósł też duży wkład w dziedzinie socjalistycznego planowania gospodarczego. Był zwolennikiem idei, że gospodarki oparte o taką myśl mogą być planowane i zarządzane w sposób demokratyczny, a jednocześnie tak samo wydajne jak gospodarki kapitalistyczne. Wierzył, że gospodarką socjalistyczną można kierować poprzez system demokratycznego planowania. W takim systemie pracownicy i konsumenci uczestniczyliby w procesach decyzyjnych, zamiast polegać na scentralizowanej biurokracji. Praca Kaleckiego miała trwały wpływ na dziedzinę ekonomii, a jego idee są nadal badane i dyskutowane. Jego wkład w zrozumienie cykli koniunkturalnych, zatrudnienia i wydatków rządowych ukształtował współczesną teorię i politykę makroekonomiczną. Koncepcje Polaka dotyczące makroekonomii wyprzedzały swoje czasy, a jego teorie na temat wydatków rządowych, podatków i nierówności dochodów są wciąż istotne w dzisiejszej gospodarce i naukach ekonomicznych. Można bez wahania powiedzieć, że Michał Kalecki był jednym z najbardziej wpływowych ekonomistów XX wieku, a jego praca ma ogromny wpływ na współczesną gospodarkę. Jego obserwacje w dziedzinie makroekonomii i socjalistycznego planowania gospodarczego zmieniły sposób myślenia o gospodarce i pomogły ukształtować politykę gospodarczą wielu krajów na całym świecie.
Teorie na temat kapitalizmu i wykorzystywania rządowej interwencji do stabilizacji gospodarki i promowania dobrobytu społecznego pozostają wciąż tak samo istotne. To już wszystko w tym materiale z serii poświęconej wybitnym krajowym naukowcom. Jeśli oglądasz nas w serwisie YouTube, nie zapomnij o subskrypcji i włączeniu powiadomień, dzięki czemu nie przegapisz kolejnych filmów popularno-naukowych na naszym kanale. Koniecznie zapoznaj się z naszą stroną internetową platformanauki.pl.